Cześć ludziska, witajcie Tabernę z tej strony. To jest kolejny odcinek z naszej gry w Mark of Chaos Warhammera. I lecimy sobie w tym momencie dalej gdzieś tutaj, czyli zadanie Wojownicy Nocy. Jest to zadanie dodatkowe, więc... No ale myślę, że jak najbardziej się opłaca. Według tutaj lora i książki to Stefan von Kessel musiał zdobyć miecz, który właśnie gdzieś w tym miejscu się znajdował. Konkretnie to tak naprawdę powinien to zrobić kapłan. Stefan von Kessel zostawił swą armię na odpoczynek po obozowisku, a sam bada ruiny Tempengast, aby dowiedzieć się, czy legendy o skarbcach Nilmerbana są prawdziwe. Dobra, walka. Idzie sam von Kessel i tak naprawdę chyba nikt więcej, z tego co widzę? Można? A można, dobra, okej, okay. Czyli jednak może iść. Idzie von Kessel i czarodziej Jasnego Kolegium. Więc w sumie nic więcej tutaj nie możemy na razie zrobić. Tutaj 300-200 do Polimany, w sumie to możemy też zużywać. Dobra, myślę, że jest ok. Minus 10% do obrażeń zadawanych przez atakującego. 10 do odporności na obrażenia do strzału. On nie ma nic. W sumie można by mu dać te... No dobra, okej. Okay. Lecimy po prostu. Zobaczymy, co to będzie. Wszelka magia jest niebezpieczna, a magia czarnoksięska w szczególności, bo wytwarza wiele energii osadowej, która może schodzić ziemię, zmutować dzikie zwierzęta i obudzić zmarłych w ich grobach. Cicho jak w ogrodach Morra. Nienaturalnie. Bądźcie czujni. Zwycięstwo jest pewne. Wiatry magii. Mega jest ta opcja, że... podejdą i będą tutaj widzieć, nie to... O, nocne gobliny. Dobra, ale oni ogólnie chyba z tego co kojarzę uciekają. Można właśnie tutaj pojawić tam cały wzgórze, znaczy dolina w sumie. Nie wiem, czy my się będziemy z nimi bić, czy nie. Chyba będziemy musieli. Widzę, że tak jakby właśnie zmierzają w naszym kierunku. Daj sobie tutaj to. I naparzaj się z nimi. Dobra, mamy jakieś zatrucie. Nocne gobliny niestety zatruwają. Ten ich tam goni. Trochę ich tam leje, zobaczmy sobie tutaj z bliska. Ale mu przyłożył tą laską, czy co on tam ma. Posturem. Nie no, mega, w ogóle ci tutaj płoną od niego. Super. Będzie trzeba uważać, bo mamy tylko dwie jednostki. I tutaj trzeba będzie naprawdę ostrożnie z tym hapsem. Dobra, w ogóle morale zero, ale biją się do końca. Dawaj, Stefan. Zaciukaj go. Jeden i drugi. Elegancko, dobra. Średnia mikstura leczenia. Bardzo fajnie, przyda się. I lecimy sobie dalej. Tutaj już widzieliśmy, w tym ognisku jakieś kolejne gobliny się pojawiły. Więc będzie trzeba tutaj je załatwić. Zadania. Stefan okres zostawił swoją armię na odpoczynku obozowisku, a sam no to byśmy czytaliśmy to wcześniej. Na głównym ekranie. Okej. Okay. No właśnie, kamera sama jedzie. Rączki mam tutaj. O, proszę bardzo. Musimy zniszczyć te nieumarłe stwory. Dobra, tam mają jakiś łuczników. Fajnie by było tutaj z Stefanem w takim razie, bo oni się tutaj będą lać. Tak jest, biją się. Znaczy w ogóle jak te modele super wyglądają. I chyba takie same modele, albo przynajmniej bardzo podobne, były zastosowane w dodatku. Nie w dodatku, tylko w modzie do Total War'a Medievala 2. Dobra, walnijmy sobie tutaj gdzieś kulą ognia. Tutaj trochę uniknie jednak. Dobra, git. Tym magiem w sumie też powinniśmy sobie tutaj się udać w jego kierunku, tam ich. W ogóle Stefan. Masz ten fajny, tak, istnieje 20% szans, że obrażenia są odbite. Jak widzieliście tutaj, możecie zauważyć, jednostki jak trafią, właśnie giną, trzy jednostki nagle zginęły, nie? Także Stefan to będzie ten nasz main, który będzie musiał tutaj cały czas stać i dostawać obrażenia. Bo to świetnie działa na takie pomniejsze stworki. Dobra, a ty będziesz tutaj tylko ciosał z tej całej kuli ognia. Mamy jakieś punkty? Dostępne punkty aż 7, okej. Na pewno będę chciał mieć pożogę śmierci, więc będę musiał wydać jeszcze kilka punktów. Mistrz Akrzy. Zaklęcie kuli ognia tworzy płonący obszar, no to max, oczywista. Niezłomna budowa dodaje hapsy. Tutaj zwiększa zasięg wszystkich czarów.
Okej, specjalizacja w czarach. Aha, czyli tutaj muszę dodać jeszcze i wtedy będę mógł iść w tamtym kierunku. Dobra, niech tak jest. Stefan, ty. Jeszcze też dostępnych 6 punktów, nawet tego nie widziałem. Walka, no walka jest całkiem spoko. Dowodzenie niby trochę lepsze. Moim zdaniem przynajmniej, ja tu widzę, że wszystko poszedłem. Fajnie. Zwiększa pancerz bohatera o 0,4 punktu na poziom. Zwiększa szansę trafienia o 3 punkty. A co potrzebuje? W stalowej nawałnicy 5 punktów. Myślę, że to jest spoko. Tu będziemy mieć aż 50% szansy na trafienie wszystkich bohaterów szybkimi ciosami swojej broni. Odrąbuje głowy i kończyny. Dobra, okej. No i jeden do Hapsa. Zawsze się przydaje. Stefan, w sumie mógłbyś to dać tam, co tam. Mamy na razie dużo tej mocy, nam się regeneruje dość szybko. To ile tam zjada? Malutko, więc to będzie super, żeby tego użyć. Dobra, walnijmy w nich tutaj. Albo nie, nie, walnij w nich. Bo ci tutaj zaraz też zaczną świrować pawiano do nas. O, właśnie, wszyscy do Stefana elegancko. Ty sobie tam weź jakieś miksurki. Tutaj zobaczcie, w ogóle te szkielety krwawią, masakra. 9 jednostek, już połowa oddziału się sama wybiła. Taka fajna opcja. Tamte jednostki, nie wiem dlaczego uciekają w sumie. 400 do puli many. Stefan 33 hapsa jeszcze ma, dostał poziom. Dajmy mu jeszcze jednego hapsa w takim razie. 34, znowu 33 niestety. Dobra, jeszcze na kula ognia. Mega fajna rzecz. Dostaje ten obszar taki płonący tutaj i jest ileś tam procent szansy, że te jednostki zginą. Albo przedostaną po prostu obrażenia. Dobra, tu się udało. I lecimy dalej. Trzeba będzie wszystko przebadać. Widać, jest kilka miejsc z przedmiotami, ze złotem. Trzeba się będzie przytulić. Z tego co pamiętam, będą tutaj jakieś pułapki. Więc oczywiście nie biegamy sami, tylko latamy cały czas razem. Dobra, zobaczmy sobie te modele. Super, w ogóle czaszka mu spadła, hełm osobno, mega fajnie to wygląda. Okej. No tamten jakby dostał hełmu, ten też pewnie dostanie, co? Jak będzie umierał? Bankowo. No dobra, okej. Trochę śmieszne, trochę dziwne, no ale niech jest. Póki oddycha ostatni z wrogów, to pułapka. Oni bronili krypty. O właśnie. Uciekamy. A niech to, kurde, tu są, okej. Łucznicy, tutaj mamy tych gości. To walczą w zwarciu. Pyk. Lepiej byłoby łuczników to użyć, ale... A, cztery jednostki, całkiem nieźle. Biegną z toporami i biegną z toporami, świetnie. Tu się nic nie zmienia. Dobra, ci łucznicy sobie strzelają, to tam żaden problem. I tak giną od Stefana. O, tutaj kolejny padł. Kula ognia znowu. Cyk. Dawaj tam, czarodzieju. Dobra, zostało ich trzech, dwóch. Jeden. No i teraz powinien się sam zabić, o ile oczywiście trafi. Stefan ma już trochę mało hapsa, no ale mamy jakby co jakieś miksturki. Będziemy sobie z nich korzystać. Jeszcze tutaj walni jedną kulą ognia. I w sumie raczej nie będę tam na nich biegł. Ten jeden powinien zdechnąć właśnie i ten też tam potem umrze od tego, że sam sobie zada obrażenia, nie? Więc to jest całkiem spoko. Zobaczmy sobie ten model. Mega, co? Kurde. My tutaj tak graficznie przy tej statui przypomina mi z Warhammera 40K. O, dobra, 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 walcz tutaj z nimi. Tyk. I elegancko. O kurde. Tego się nie spodziewałem. Tylko nie wymaga. Tylko nie wymaga. Mag jest mega słaby, jeśli chodzi o takie rzeczy. Dobra. Wejdźcie gdzieś tam. Dobra, już strzelałem do Stefana, jest okej. Teraz się podbędziemy tych szkieletów. 7 modeli zostało. No i elegancko, 4 od razu. 5 doszedł do kolekcji. Jeszcze jedna kula ognia tam poleci, będzie git. My tu już możesz sobie pozbierać tutaj te przedmioty. No i tak oni się gdzie nie gdzie będą tutaj wychodzić spod ziemi. Dobra, dwóch zostało. Jeden. Iść po złoto. Stefan już prawie tutaj rozbroił wszystkich, ten chyba nie może w ogóle trafić. Albo my po prostu nie możemy odbić tych obrażeń.
Też jest taka szansa. Dobra, leć tam na niego. Tutaj już raczej więcej niespodzianek nie powinno być, więc spoko. A hajs się na pewno przyda. Mamy 214, okej, okay, no zawsze coś. Zaczynaliśmy z 14 jednostkami złota, czy sztukami, więc nie jest tak najgorzej. Byłoby fajnie, morale 12%, co on tak tutaj? Niech odzyskuje i niech też trochę sobie odpocznie. 15, 19, dobra. Morale odzyskuje. A jeśli chodzi o wigor, to można zobaczyć tylko na pasku. O, i to jest to, czego mi brakuje trochę w Warhammerze, w Total Warze, że wraz z oddalaniem, przybliżaniem ten banner w sumie się nie zmienia. A tutaj możemy sobie przybliżyć i lepiej widzimy ten pasek. Dobra, morale jest na fulla, ale za to jesteśmy bardzo zmęczeni. Teraz chodźmy sobie w takim razie tutaj. Bo z tego, co mi się kojarzy, to tutaj jest ten cały wampierz, czy co tam siedzi w tym miejscu. Dobra, ale nie chciałbym, żebyście biegli, jak to się zmienia. O, wyłączmy te opcje. Możemy sobie na spokojnie iść. Już tutaj widzę, Stefan już w furię wpadł. I jep. I nie żyjesz. Tak już do końca. Jezu, jakie szarże tutaj wylatują. Dobra, lećmy sobie po te rzeczy, zwój, jakieś dwie miksturki. Potem sobie będzie można potem przełożyć. W kolejnym menu. Dobra, bierzemy to, bierzemy to, bierzemy to, bierzemy to. Vigor Mortis. Każdy skuteczny atak bohatera i dołączonego oddziału odnowi 1,5 punktu morale. Fajne. A co my tu mamy? Banshee. Okej, no właśnie, dlaczego niektóre biegają, niektóre maszerują? Nie, przepraszam. O, i teraz marsz jest elegancko. No, a my sobie w tą Banshee postrzelamy, póki tylko możemy. No elegancko. Co to jest? Szkielety wojownicy. Za bardzo się nie przejęła, jeśli mam być szczery. Dobra, miota i kulą ognia. Gdzieś mniej więcej w tych szkieletach. Elegancko. No tak, to powinno właśnie wyglądać. O, drzejape. Dobra, nawałnica stali. Mak w sumie... Nie, ty stój. No jesteś dużo lepszy jak miotasz kulę ognia. Mam wrażenie, że ta Banshee zaraz padnie od Stefana. O, właśnie. Morale zero. Średni ten Stefan, jeśli chodzi o tutaj poziom odwagi. Zbroi nie ma, ale buty i rękawiczki są, nie? A mnie kolej walczył kością. Dobra, bierzemy ten przedmiot. Fajnie by było, jakbyś ty to zrobił. I przełącz się na marsz. Bo się chyba mega męczysz. Też w sumie nie, ten się bardziej męczy. Ten jest zmachany. Dobra, wystarczy dwa razy kliknąć, jest spoko. Klik, kryształ światła gwiazd. Kryształ światła gwiazd. Aha, 200 do pulimany, czyli nic specjalnego. Dobra. Pierścień Kastusa, minus 10% do czasu nowienia umiejętności, plus 1 do odporności na magię. No i to mi się podoba. Średni magiczny napar, średnie magiczne leczenia. Okej. Okay. Teraz fajnie by było też zdobywać te przedmioty, które na stałe zwiększają poziom punktów życia bohatera. Wybiłeś poziom? Wbiłeś. Dobra. Specjalizacja w czarach, zmniejsza czas odnowienia. Też jest mega super, super mega fajne. Moim zdaniem. Można naprawdę często tą kulą ognia potem strzelać. Mamy ją na 5 poziomie, więc mają cel plus 5% szans, czyli 25. I obszar również. Plus 25% szans na trafienie. Zdając 3 rany z 50% szansą na trafienie, czyli jak rozumiem mają 75% szansy i na trafienie w cel i 35% szans na zadanie obrażeń. Dobra, 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 ty już nie biegaj, bo widzę, że tutaj jest naprawdę mega słabo. Masz tylko 2, czyli mamy 6 i 5 to jest 11, czyli dość słabo, jeśli chodzi o
O kurde, jeszcze was tutaj jest tyle. Dobra. No to bijcie się tutaj ze Stefanem. Żaden problem. Że da radę na spokojnie z wami. Fajnie byłoby, jakbyśmy mogli potem wzmocnić jeszcze w trakcie pojedynku Stefana, to by było mega. Zobaczymy, czy tak się da. Ile on ma? 19 hapsa. Trochę mało. Dobra, idź pomóż. Ładnie, tam z kija mu. Plecy. Dobra, strzelę się tutaj. Stefana to chyba nie dotyka, mam nadzieję. Stefan, ty już lej tych. On tutaj sobie powinien dać radę. Dobra, jeden. Drugi i jeszcze jeden. Bum! Nie żyje, okej. Okay. Stefan niech odzyska sobie spokojnie te morale. To jest dość ważne. Wydaje mi się, że one też wpływają na to, jak sobie ta jednostka radzi w walce z warciu. Wolałbym mieć full. 30%, dobra. Złoto już myślę możemy wziąć. No i potem przedmiot trzeba iść, nie? Tym prędzej. Spoko, 300 złota tak naprawdę za darmo zdobyliśmy, jest okej. Okay. Pewnie jeszcze jakieś tam dodatkowe bonusiki dostaniemy po przeszabrowaniu, powiedzmy, pola bitwy. Dobra, nie chciałem, żebyś tutaj się na maga rzucił. Okej, okay, pancerz świtu, fajnie. Nic się nie stało. 2 do pancerza, 10% punktów HP. Wolę raczej to na ten moment. A, zwyciężyłem, ty nie masz żadnego tego? Żadnego wąpierza? A może trzeba było zniszczyć ten budynek? Chociaż też nie wiem, czy by się dało. Dobra, są tutaj statystyki. Jak ktoś jest taki zboczony i lubi to oglądać, to proszę bardzo. No, po zwycięskiej bitwie o ulicy Stefana, bla bla bla, 5000 sztuk złota u kościotrupów, mega fajnie. Nie wiem, co jest z tą ciężką przeprawą, pewnie to jest tylko taki przerywnik, więc sobie tam na spokojnie pójdziemy. Ja tutaj coś mogę zrobić, mogę w ogóle Stefanowi kupić konia, tak? Z tego, co widziałem, ale to gdzieś w tamtym miejscu na rozdrożach. Czy Stefan potrzebuje konia? Myślę, że potrzebuje konia. Ale nie może tam iść, ok? Nie może się cofnąć na ten moment. A przydałby się koń, bo on tam zwiększa pancerz chyba i punkty wytrzymałości. No i też oczywiście czyni jednostkę dużą. I nie wiem, czy może się wtedy Stefan wspinać na mury, czy jest taka możliwość w ogóle zciąć się z konia na przykład. Ok, to na tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Zostawcie subskrypcję, lajka i komentarz. Ja się z wami żegnam i zaraz w sumie wracamy też do kolejnego odcinka. Cześć!